Odyseja Umysłu to międzynarodowy konkurs edukacyjny, w którym co roku bierze udział kilkadziesiąt tysięcy uczniów i studentów z całego świata. Patronat nad polską edycją od ponad 10 lat sprawuje minister edukacji narodowej. Odyseja Umysłu obecna jest w Polsce od ponad 20 lat. Pierwsza drużyna rozpoczęła pracę w 1989 roku, a pierwszą krajową edycję konkursu zorganizowano w roku 1992. Uczestnicy Odysei Umysłu w oparciu o własne działanie i doświadczenia kształtują kompetencje intelektualne, akademickie, społeczne i liderskie, bardzo pożądane w nauce szkolnej, rozwoju zainteresowań i przyszłej pracy zawodowej. Odyseja Umysłu to konkurs twórczego rozwiązywania problemów rozbieżnych, czyli takich, które rozwiązać można na wiele sposobów. Sądząc po tym zachowaniu, możemy śmiało zmierzyć Waszą normalność. Parę tysięcy sekundy. Barbie, jesteś stanowczo nienormalna. Janku, teraz Ty. Odyseusze pracują w drużynach, które reprezentują szkoły lub inne placówki edukacyjne i zazwyczaj liczą od 5 do 7 osób. Opiekę nad każdym zespołem sprawuje trener, który integruje grupę oraz organizuje i moderuje jej pracę, ale nie sugeruje ani nie narzuca dzieciakom własnych pomysłów. Świat zmienia się coraz szybciej, nowej wiedzy przybywa bez przerwy. Nie da się wszystkiego nauczyć na pamięć, zaś to, co jeszcze niedawno wydawało się pewne, już wkrótce może okazać się nieaktualne. Postęp naukowo-techniczny ma niespotykane dotąd tempo, a społeczeństwo jutra będzie inne niż współczesne. Dlatego nie da się do końca przewidzieć problemów, jakie niebawem będą musieli rozwiązywać ci, którzy obecnie chodzą do szkoły. Praca zespołowa, rozwiązywanie problemów i kreatywne myślenie to kompetencje kluczowe w XXI wieku i umiejętności, które można rozwinąć. Przed odyseuszami stawiane są wyzwania, które wymagają łączenia wiedzy i wyobraźni, nauki i sztuki, rąk i umysłów. Idę do buceu. Nie wolno, to szybko tę zrobię. W Odysei Umysłu dzieci i młodzież uczą się marzyć odważnie i w oparciu o cele, myśleć samodzielnie i nieszablonowo i tworzyć rozwiązania oryginalne i efektywne zarazem. Odyseusze współzawodniczą ze sobą w czterech grupach wiekowych. Zespoły, które w poszczególnych kategoriach uzyskają najlepsze wyniki na eliminacjach regionalnych, awansują do finału ogólnopolskiego. Drużyny, które na finale zajmą drugie miejsca, mają prawo reprezentować nasz kraj na festiwalu europejskim. Zwycięzcy zaś na finałach światowych w Stanach Zjednoczonych. Ponadto na każdym etapie konkursu może zostać przyznana jedna lub więcej nagród. Nagroda Omera za postawę fair play i nagroda Renatra Fuska za wybitną kreatywność.
Chcąc jak najlepiej wypaść na konkursie, uczestnicy pokonują lenistwo i ćwiczą konsekwencje, przełamują zahamowania, odkrywają swoje możliwości. Współzawodnicząc z innymi, uczą się dbać o szczegóły i nie poddawać przy niepowodzeniach, konstruktywnie kierować emocjami i grać fair. Korzyści z udziału w programie są uniwersalne, bo odyseusze rozwijają postawy i umiejętności na całe życie. Od dzieci utalentowanych po młodzież ze środowisk społecznie zagrożonych, od przedszkolaków po studentów. Wszyscy stają się bardziej niezależni, przedsiębiorczy, otwarci i pewni siebie. Dlatego w Odysei Umysłu każdy jest zwycięzcą. Tegoroczny konkurs był niezwykle wymagający. Wystartowało w nim aż 388 drużyn z całej Polski. Przez dwa dni podziwialiśmy efekty pracy 118 najmocniejszych zespołów. Podziękujmy tym, którzy stanęli przed trudnym wyzwaniem oceniania często spektakularnych wytworów waszej wyobraźni. Najpierw podziękujmy sędziom, które kręcą wykałaczki, słomki, stopery i karty odpowiedzi. Wielkie brawa dla jury problemów spontanicznych! W tym roku do rozwiązania było 5 problemów. Pierwszy to zwierzaki składaki, drugi e-mailowe impresje, trzeci przebojowa architektura, czwarty z górki strukturki, piąty zawiłości normalności. Witają się porucznikom roku koło na komisariatu. Wszystką co powiedzą mogą być użytą przeciwko tobą. Rozumiem cię i tę presję, ale co zrobiłem? Podejrzewają cię o mówieniu M. Zapanowało wielkie oburzenie, gdyż obchliwa żaba wydała z siebie M. Jakie M? Przewińmy to i puśćmy w zwolonym tempie, tak aby wszyscy z was zobaczyli, gdzie żaba popełniła błąd. Podejrzewają cię o mówieniu M. W tym roku obie wałbrzyskie drużyny rozwiązywały problem numer 5, czyli zawiłości normalności. Niesamowity występ Afromerka! Ja uwielbiam go, bo on tu jest i ma takie gładkie no. Dobrze to wie, że wolę go i w parę go pogłaszczę. Chodzę na scenę, zmiata mi, zmiata! Wałbrzyskie drużyny z publicznej szkoły podstawowej numer 15 już po raz trzeci z rzędu dostały się do ogólnopolskiego finału. Lepiej nam teraz poszło, jeśli chodzi o humor, bardziej, bo najmniej już pani powiedziała. Na koniec pytanie, nie zdarza was to, żeby wziąć udział w przyszłym roku? Nie, to właśnie nas motywuje. Nas motywuje, żeby w końcu spełnić to marzenie. Tylko motywuje się nam trener. No właśnie. Bawiliśmy się świetnie, tak? No, daliśmy z siebie wszystko, co potrafiliśmy. Tak, to jest zdecydowanie radość, zabawa, totalny luzik. Bo tutaj nie przyjedzie po zwycięstwie, przyjedzie po dobrą zabawę. Najważniejszy jest to atmosfera. W tym roku jeszcze nie udało się zdobyć przepustki na europejski festiwal czy światowy, jednak w Odysei Umysłu każdy jest zwycięzcą.